Dzień dobry moje drogie barany, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego w nowej odsłonie. Zapraszam Was również do playlist z filmami na marzec, w playliście z filmami na wiosnę, wkrótce film dla Was, ktoś o to pytał, więc no one się nagrywają, w sensie są dosyć wyczerpujące. Więc cóż mogę powiedzieć, proszę o cierpliwość. W każdym bądź razie, przechodząc do czytań tygodniowych, na każdy z dni wyciągamy kartę z przesłaniem, którą później doprecyzowuję kartami tarotowymi, następnie w ostatecznym rozrachunku podsumowanie tutaj z tych dwóch talii dla Was. Więc zaczynamy, żeby już nie przedłużać spraw. Karty są oczywiście przetasowane. Ja je teraz tutaj tylko przekładam. Dobra. Poniedziałek. Sztuka uwodzenia. Ok, więc zobaczymy co dalej. A może tutaj w tym zakresie trzeba coś zmienić, na przykład w stałych związkach, tak? No taka duża sensualność, seksualność płynie z tej karty. A jak przyciągnąć do siebie partnera? Może partner będzie próbował jakichś nowych pomysłów, natomiast to jest też, to może być ktoś inny zupełnie, nagła zmiana, nieoczekiwana, ktoś, kto Wam okaże swoje zainteresowanie. No fajnie, fajnie, a co tam we wtorek? Karta z przesłaniem mówi w wolnym tłumaczeniu jak ptak, to jest ta nazwa, chodzi o koncentrację, o spojrzenie w przyszłość, o patrzenie długofalowo, o motywację naszą własną. Jeśli tracisz motywację lub kwestionujesz swoje decyzje, to jest karta, która gdzieś tam, wtorek będzie takim dniem, to jest karta, która podpowiada, że kluczem do odzyskania pasji jest ponowne gdzieś tam skupienie się na tym, co powoduje, że Twoja kreatywność mogła być zablokowana. Tak bym to nazwała, ok? Więc ważne jest otaczanie się tego dnia działaniami, ludźmi, którzy Was inspirują, bo to może być jakiś ważny, przełomowy moment, możecie poczuć, że znowu macie wiatr pod skrzydłami. Pięć buław. Rozwijaj się dalej. To jest ta... rozwijaj się. Burza mózgów. To zazwyczaj ta karta pięciu buław oznacza konflikt. No to może być jakiś konstruktywny konflikt. Ja często Wam też powtarzałam szczerze, że konflikty, nieporozumienia mają prawo, no to jest normalna kolej rzeczy, tak? Istnieć w naszym otoczeniu. Fajnie jest wyciągać z takiego rodzaju zdarzeń jakieś konstruktywne wnioski. Jeśli jest jakaś, powiedzmy sobie, decyzja do podjęcia odnośnie dalszej drogi, dalszego rozwoju, poszukiwanie mentora, to zrobienie burzy mózgów tutaj w tej sytuacji może mieć znaczenie. Wydaje mi się, że to może być ważny dzień dla Waszej kariery. Środa. Eliksir życia. To jest karta, która zachęca nas do tego, żeby tego dnia stawić gdzieś tam, postawić na spędzenie czasu ze sobą, na łonie natury. Przebywanie na łonie natury może Wam pomóc. Może pomóc rozbieganym myślom. Może pomóc jakimś rozkminom, na przykład w którym kierunku podążać, tak? To jest taka karta, mniej więcej. Sześć buław. Tu będziecie mieli zwycięstwo. Możecie znaleźć rozwiązania też, kochankowie, ok. No rozbiegane myśli, kochankowie, mówią nam o rozdrożu, na którym się znaleźliśmy, o tym, że ta konieczność dokonania decyzji, ona nie odejdzie, bo tutaj nas kieruje serce nasze w tę stronę. I jest zwycięstwo w miłości moim zdaniem, ale, znaczy nie chcę tego definiować, ani ograniczać przez ale, ale i bez ale. I ważne będzie spędzenie czasu na łonie natury, po prostu. Może razem z partnerem ważne będzie, żebyście sobie troszeczkę dnia zagospodarowali gdzieś razem, na świeżym powietrzu spędzili czas, albo w jakichś innych miłych okolicznościach. Dobra, czwartek. Mój dom to moja twierdza. Księżyc. No tutaj jakieś pomysły przy domu, okej.
Okej. Okay. Znaczy tak, w domu czujecie się. W dom to powinno być miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym zamykamy się i jakby i tam sobie, jakby spędzając czas, wpuszczamy tylko te osoby, które no, mają dostęp do naszej prywatności, tak bym powiedziała. To jest, powiedzmy sobie, miejsce. Tu jest jakiś ból albo jakieś rozterki nadal. Tak, ból, rozterki. Jakieś takie troszeczkę, nazwałabym to, nie wiemy, w którą stronę podążać. I to przesłanie, jeśli taka energia tego dnia jest, to czwartek was dotknie, mówi chyba o tym, żeby się odizolować i spędzić czas samemu w miejscu, które chroni was przed jakimiś takimi, powiedzmy sobie, może to być zewnętrzna energia. Ok, ryby, rak, skorpion. Jakaś tutaj jakiś stres, z jakiegoś powodu odizolować się od tego, zamknąć się na to, szczególnie ryby, jeśli macie w swoim życiu. Okej, okay. Jakąś fortecę własną stworzyć przed tą sytuacją. A piątek. Wow, super. Tu jest zostawianie tego, co ciemne, niejasne, co niefajne, jakiegoś naszego stresu, lęku na dole. My tutaj jakby fruniemy, tak to powiem, w stronę słońca. Mamy odwagę, mamy energię, przejrzyście widzimy sprawy. Zostawiamy noc i lęk w tle i w dole przede wszystkim. 8 monet. Wiemy już, jak pracować nad sobą, nad rzeczami, które są dla nas ważne. I tutaj szóstka mieczy absolutnie to potwierdza, bo jak wiemy doskonale, szóstka mieczy jest konsekwencją. Piątka mieczy mówi o niefajnych sytuacjach, trudnych myślach, wymianie zdań, która może nie być przyjemna, mieć za sobą jakiegoś rodzaju konflikt. A w szóstce mieczy my chcemy wypłynąć na spokojne wody. Tak? Ta kobieta tu cumuje już, powiedziałabym. Ona zdaje sobie sprawę, że decyzje, które podjęła, mają ją doprowadzić do bezpieczniejszego terytorium, tak? Jest w drodze do lepszej sytuacji w swoim życiu. Może nad tym trzeba popracować, okej? Okay? Może w relacji na przykład. Sobota. Sobota, słuchajcie, to jest ewidentnie. Jakaś ciekawość, może jakiś prezent, jakieś wyjątkowe chwile, bo ta karta nazwana prezentem, ona mówi o pewnego rodzaju wyjątkowości, podekscytowaniu, ciekawości, jakby na przykład jak dostajemy jakiś podarek, tak? I nie spodziewaliśmy się na przykład i mamy w sobie taką ciekawość, co tam się znajduje i tak dalej, więc to jest troszeczkę taka emocja. To chodzi o to, że energia tej karty przypomina, czy też ta karta przypomina nam emocje, które przeżywamy w wyjątkowych chwilach, 10 kielichów. No widzicie, wszystko będzie dobrze. Zobaczcie, 10 kielichów, tu jakieś są turbulencje, ale tutaj ta sobota to jakiś wyjątkowy czas dla Was będzie. Wyjątkowo ekscytujący, bardzo fajnie budujący, dający dużo nadziei i taki solidny gdzieś tam moim zdaniem punkt zaczepienia, że nadal mam szansę, na przykład jeśli to jest relacja z turbulencją, tak to nazwę, na szczęśliwe zakończenie. Jeśli to jest jakiś ważny dla Was dzień w ogóle, tak bym to nazwała, okolice soboty, no to dużo szczęścia, jakieś dodatkowe środki też i zwrot energii, którą od siebie dajecie z zewnątrz. Dobry dzień. I niedziela. Okej, okay. Tutaj mamy ludzi, miłość, partnerstwo, wsparcie, porozumienie. Ludzie, którzy de facto bardzo się od siebie różnią. Oni jakby są z dwóch światów. Jest dżentelmen i jest syrena, tak? To już jakby tak mówiąc wprost. Natomiast te różnice między nimi sprawiają, że są silniejsi i równoważą się wzajemnie. Wspierają się na swój własny sposób i zawsze z miłością i szacunkiem do siebie. I to jest przesłanie na niedzielę. I tutaj ta siódemka mieczy, to powiedziałabym ostrożnie, proszę. Żeby się nie okazało, że jakiegoś rodzaju. No bo tutaj tu jest szacunek i miłość do siebie, a siódemka mieczy ma swoją cienistą stronę, więc jeśli chcecie czymś zaskoczyć partnera, no to miło, tak? To bym tak nazwała, bo to przyniesie dużo radości. Natomiast zwracajcie uwagę, a może trzeba zwrócić uwagę, czy wasza relacja posiada
posiada taką charakterystykę, tak? Czyli pomimo różnic oddziałujecie na siebie bardzo inspirująco na przykład i budujecie się nawzajem. Okej. Jest też szansa na to, że może jakieś takie, powiedzmy sobie, niezbyt oczywiste działania, no nazwijmy to po stronie zewnętrznej, nie waszej, wyprostować, ok? I jakby skończyć z tym, albo je załagodzić, albo po prostu spojrzeć na jakieś sprawy, które wcześniej mogliście uznawać jako zakulisowe z innej perspektywy. A mogłyby wyglądać niezbyt przyjemnie, dlatego że osoba, z którą macie do czynienia, no jest trochę jakby różniąca się od was, tak jak ta karta pokazała. Słońce na końcu mówi o sukcesie, o optymizmie, o tym, że cieszymy się życiem w zasadzie, więc dodatkowa informacja dla was. Zaglądaj do swojej wewnętrznej siły. Jesteś silniejszy niż myślisz, po prostu. Jesteś silniejszy niż myślisz, korzystaj ze swojej wewnętrznej siły, z wielkiej siły życiowej, z wielkiej cierpliwości. I też masz w sobie jakąś wolę do zrealizowania czegoś, ok? Jesteś w stanie przezwyciężyć jakąś trudność. To jest karta też, która prosi nas o to, żebyśmy uwierzyli w siebie. Ja nie twierdzę, że wy, moi drodzy, w siebie nie wierzycie, tylko jakby dodatkowo chyba dodaje odwagi. Okej, Rydwan. Dodaje odwagi, uwierz w siebie, bo jakieś sprawy w przyszłym tygodniu, ten Rydwan tutaj jest trochę rozchwiany. Okej, więc dodaję odwagi, ponieważ pewne sprawy mogą być jakieś komplikacje, w sfinalizowaniu jakichś ważnych dla was aspektów. I to będzie wymagało od was odwagi, zaufania do siebie po prostu i korzystania z doświadczenia, które nosicie w sobie już. Wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.